Nazywam się Marek Wędryński, jestem współtwórcą projektu Grandpa Gang. To historia o miłości i poświęceniu, które nie znają granic. Dzieli ich 61 lat. Łączy niezwykła więź i wspólna pasja. Sama nazwa Grandpa Gang powstała nieprzypadkowo z tego względu, że jest to złączenie dwóch członów. Tak? Grandpa jako dziadek, gang jako powiedzmy złączenie kilku osób, tak? Żeby miało to pozytywny wpływ. Szukałem sposobu na to, by spędzać więcej czasu z dziadkiem. Chodziliśmy wspólnie na spacery, które stawały się coraz to dłuższymi spacerami. Następnie wpadliśmy na pomysł, a co gdybyśmy zaczęli biegać wspólnie. No i to jest powiedzmy początek naszej historii. Czwarte urodziny pamiętam jak dziś, ponieważ dziadka wcisnąłem do tunelu aerodynamicznego, w którym sobie trochę polatał. No i następnie padło pytanie, co możemy zrobić więcej, co możemy zrobić dalej. I tak powstał zamysł na cały maraton pokoleń, czyli wspólnie z dziadkiem, by przebiec 42 km. Lepszy jest idiota z planem niż geniusz bez niego. Myślę, że ta fraza dokładnie obrazuje to, co myśmy zrobili, że porwaliśmy się z motyką na słońce, nie wiedzieliśmy, co i jak zrobić w pierwszej kolejności, ale stworzyliśmy plan. Pierwszy bieg, który zaliczyliśmy wspólnie z dziadkiem, był to Pekao Silesia Marathon wtedy. To był 2018 rok. Dziadek, biorę cię po prostu na dłuższy spacer. Dziadzia, mam dla ciebie niespodziankę. Wczoraj zapisałem nas na 7 października na półmaraton w Katowicach. Pamiętam jak dziś, jak stanęliśmy na linii startu, wszyscy biegacze wokół nas, jeszcze była jedna osoba na wózku, która też była pchana przez innego zawodnika. Dziadek tylko zbił tam z nim piątkę i powiedział, ok, widzimy się na mecie. Sport w pewnym momencie stał się naszym takim, powiedzmy, czynnikiem, który nas naprawdę zaczął łączyć. Nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, jak bardzo. W każdym sporcie myślę, że szukamy takiego idola swojego, czy nawet osoby, która będzie nas napędzać. A więc dziadek był takim moim motorem napędowym, pomimo tego, że to ja byłem jego nogami, a on był całą moją energią. Dobra. Nie mówię, że stał się to nowy sport, ponieważ myśmy tego sportu nie odkryli, ale może dołożyliśmy taką małą cegiełkę do tego, by to też stało się w miarę normalne, ponieważ nie do końca nadal osoby niepełnosprawne są odbierane jako normalne w naszym społeczeństwie, a my myślę, że przełamaliśmy taki trochę temat tabu. Za 180 dni równe startujemy właśnie w maratonie, tylko tym razem nie będę to tylko ja i mój dziadek, ale... Serdecznie zapraszamy do współudziału każdego, czy na wózku, czy na piechotkę, obojętne. Jeżeli chodzi o dziadka, ja go wspominam w ten sposób, że on był obecny w moim życiu od samego początku. To nie było tak, że my nie mieliśmy kontaktu przez jakiś czas, tylko nawet robiąc najprostsze czynności, on zawsze mi pomagał. To on był na przykład przy mnie, kiedy ja musiałem dokończyć grę na komputerze w szkole i czekać ze mną 2-3 godziny, aż przejdę poziom. Tego typu rzeczy pokazują, że on był cały czas przy mnie i myślę, że to gdzieś tam właśnie u mnie tak w głowie utkwiło, że to go wcisnąłem na ten wózek, żeby przebiec maraton, a nie kogoś innego. Na chwilę obecną mam 24 lata, w chwili tworzenia projektu Grandpa Gang, kiedy zakładaliśmy, miałem 22, więc powiedzmy, że jestem takim szczylem, który no, miewa zwarywane pomysły, tak? Z jednej strony biznesowe, z drugiej strony sportowe. Jeżeli chodzi o sport i te moje wyzwania, one gdzieś tam początkowo właśnie nawet miały zastosowanie w bieganiu, jednak to bieganie na wczesnym etapie odpuściłem, ponieważ słyszałem, że mam wypadający płatek ze stawki serca, czymkolwiek to jest, i zaakceptowałem, ok, mogę się męczyć szybciej niż inne dzieciaki, no i w głowie miałem to, że mogę być gorszy, jest ok, nie? Ale no, z drugiej strony nie chciałem dać za wygraną, że to może rzeczywiście o mnie świadczyć jako o człowieku, że będę ofiarą losu. I wystarczy naprawdę jeden projekt, na którym my się wybijemy, poznamy schemat działania, czy to w biznesie, czy to w sporcie i wiemy, jak to po raz kolejny zrobić. Ponieważ ja uważam, że gotowości nie ma, tak? Że gotowość to bujda, mit i tak dalej. Jednak ta decyzyjność, czyli robię to albo nie robię, sprawdzę na sobie, to już jest ten klucz. Wiem, czego chcę, plan się ułoży, będę szedł według tego planu, znajdę odpowiednie osoby, które mi w tym pomogą.
Grand Pagang przykładowo było stworzone z wielu osób, tak? Z jednej strony ja z dziadkiem, tak? Czyli gdzieś tam ten filar, który my postawiliśmy. Z drugiej strony właśnie osoby wspierające, czyli nasza rodzina. Z trzeciej strony znajomi, którzy nawet potem się nowi pojawili. Następnie reporterzy, którzy pomogli to nagłośnić. Osoby, które przede wszystkim sfinansowały zakup wózka. O tym nie możemy zapominać, ponieważ wtedy też robiliśmy zbiórkę na ten wózek. Firma, która stworzyła ten wózek, więc tych czynników jest dużo. Dlatego żyj życiem, które będziesz pamiętać i które zapamięta cały świat. Miejmy wpływ jakiś pozytywny na innych ludzi. Myślę, że to jest taką domeną moją i kim ja jestem. Półmaraton przebiegliśmy na zwykłej spacerówce, my tak to nazywaliśmy, czyli zwykły wózek inwalidzki. Jeżeli chodzi o maraton, to jest inna liga, więc padł pomysł, ok, stwórzmy taki wózek od podstaw. Kiedy Marek z dziadkiem przyszli do nas pierwszy raz z projektem wózka, byliśmy nieco zaskoczeni. Byliśmy zaskoczeni, że w ogóle istnieje coś takiego jak wózek do biegania dla osób niepełnosprawnych, do biegania zespołowego. Niemniej jednak projekt się bardzo wpisywał w zakres naszej działalności. W sumie bez jakichś większych wahań przyjęliśmy ich propozycję i zabraliśmy się za projektowanie. Proces był na początku żmudny, musieliśmy pokonać kilka przeciwności, szczególnie technologicznych. W pocie czoła i niemalże z łzami czasami wracaliśmy do domu, natomiast udało się to, jak się okazuje, całkiem szczęśliwie doprowadzić do końca. Byłem szczerze ciekawy, czy rzeczywiście to się tak wszystko zepnie, jak chcieliśmy, no ale to, że pracowali po godzinach, to, że robili wszystko na to, a pracowali tak naprawdę na sukces nasz, tak? Na zasadzie, żebyśmy ukończyli to wspólnie, więc dlatego mówię, Grand Pagan to jest praca wielu osób. Czyli ogólnie projekt Ci się podoba, tak? Jak najbardziej. Zatwierdzasz? Zatwierdzam, a ludziom i chłopakom serdeczne dzięki. Od chwili, kiedy mieliśmy ten wózek do dyspozycji, kiedy mogliśmy go przetestować, to już rzeczywiście były przygotowania na 100%. Jeżeli chodzi o komfort jazdy dziadka, on też niejednokrotnie powtarzał, że jest mu bardzo wygodnie, że naprawdę to był dobry plan, dobry pomysł, żebyśmy postawili na stworzenie takiego wózka od zera. Panie dziadku, jak się dzisiaj biegało? Komu jak komu. Jak pogoda? A pogoda wspaniała. A jak humor? Jeszcze lepszy. A ile przebiegliśmy? Podobno 10 km. 2012 rok, przez niektórych nazywany końcem świata, tak? Dla nas w pewnym momencie ten świat się załamał, ponieważ dziadek miał diagnozę stopy cukrzyka, która praktycznie wyszła znienacka. I pierwszy lekarz, pamiętam, że nie zbagatelizował problem, tylko nie wiedział też może do końca, że to może tak bardzo szybko pójść do przodu. Po trzech dniach właśnie ten stan zdrowia się go tak pogorszył, że wylądował w szpitalu. Miałem się za niego modlić. Takie dostałem polecenie od góry i od babci, i od rodziców, więc też tak zrobiłem. No ale to też nie jest sztuką, użalać się nad sobą, czy nawet nad osobą, którą kochamy, że stało się tak. Myślę, że największym kryzysem to były problemy zdrowotne. I u niego, i raz u mnie, ponieważ raz wylądowałem w szpitalu przez to wszystko. Ale myślę, że jemu było wiele ciężej niż mi. Dziadek, ty wiesz, że dzisiaj mieliśmy jechać na trening? Wiem i ubolewam, że nie pojedziemy. To znaczy ja nie pojadę, przykro mi, przepraszam. Masz lenia? Nie. Mam coś innego. My nazwaliśmy to jako problemy z hydrauliką, tak? Ponieważ dziadek gdzieś tam miał przerost prostaty. A więc nawet przez takie typu rzeczy my myśleliśmy, kurde, jak my wytrzymamy rzeczywiście cały ten maraton, ponieważ jak osoba, która ma rzeczywiście tego typu problemy, ma wytrzymać 5 godzin praktycznie nie oddając moczu. I my zdecydowaliśmy się na dość radykalny sposób, czyli założenie cewnika. Oczywiście za pozwoleniem lekarza to zrobiliśmy, nie na zasadzie, że gdzieś tam u siebie w mieszkaniu zakładaliśmy to. Ale mając świadomość tego, że słuchaj, mogę mieć nowotwór, ale i tak będę z tobą biegał, będę z tobą trenował, to jest w świadomości nie do przeskoczenia przez wiele osób, że pomimo tego, że ma się takie problemy zdrowotne, on to wszystko wytrzymał i psychicznie, i fizycznie, że on się nie poddał, nie wycofał, bo powiedział od samego początku, że okej, skoro to robimy, to doprowadzimy to do końca. O, to jest, wiesz, jak dla mnie zadanie nie lada. Za zdjęcie, którego się nie spodziewałem, że tak śmieszne wyjdę. Dziadek zawsze angażował się nawet w najprostsze czynności, choćby właśnie takie jak odpisywanie na wiadomości, bądź też nagrywanie. Oczywiście on przedstawiał się jako e-analfabeta. Ja byłem powiedzmy takim trochę jego asystentem w tym wszystkim, ale to dziadek właśnie wszystkie te materiały tworzył nieraz na spontanie, nieraz gdzieś tam musiał się zastanowić nad tym wszystkim, co powiedzieć, przemyśleć niektóre kwestie.
tak żeby typowo to było skierowane do tej osoby, która to ma oglądać, która ma to odczytać. Tworząc ten projekt, nawet efektem takim ubocznym było to, że my daliśmy ludziom nadzieję. A nadzieję na to, że ta więź, którą myśmy stworzyli, oni też mogą ją poczuć z osobą, którą czy to mieli, czy mają w tym momencie, czy też nawet nadzieję na to, żeby odbudować jakiś kontakt. I myślę, że to było takie kluczowe w tym wszystkim. Twój film właśnie przekroczył 1 000 000 odtworzeń, a twój profil ma 50 tysięcy obserwujących na TikToku. Zamurowało? Zamurowało. Wielkie dzięki. Aha, to nie nagrywasz. To nagrywam, nagrywam. Tak? No tak. No to tym milionowym i następnym serdeczne dzięki. Z góry dziękuję. Będziesz jeszcze nagrywał? Będę. Dziadek nie dowierzał, że ma taki wpływ na inne osoby, że stał się to postacią taką, powiedzmy, trochę pod influencera, tak? To rzeczywiście był taki dla niego punkt, gdzie zrozumiał, że on ma znaczenie w naszym społeczeństwie, że to nie jest tylko tak, że stara osoba powinna rzeczywiście siedzieć cicho, nie odzywać się, ale też ma swój głos, tak? Więc ta jego energia do życia, tak mówiąc w skrócie, no wróciła, weszła na wyższy poziom i on rzeczywiście chciał żyć. Nazywam się Wiesław Kaczor, mam 84 lata. Jestem ambasadorem biegu Silesia Marathon. Godzina 4:15, wstajemy, potem wyjeżdżamy, przejeżdżamy na miejsce. Wjechaliśmy pod stadion, wypakowaliśmy wózek, to już rzeczywiście była potem gonitwa, wszystko szaleństwo. Jednak byliśmy mega szczęśliwi, podekscytowani, że to już ma miejsce, za chwilę startujemy, za chwilę będziemy mogli się cieszyć tym wszystkim. Dla nas wydarzenie życia, dla innych może po prostu takie wow. Że fajnie, że robią coś takiego, a ci, którzy nas znali od dłuższego czasu i widzieli te przygotowania, mówią no szczerze, powodzenia, kibicujemy wam nie od dzisiaj, jesteśmy za tym, co robicie, pokażcie, na co was stać. Sam start był bardzo udany, nie wywaliliśmy się na początku, nie wjechaliśmy w nikogo, tak żeby było fajnie. Jedynie wyszło to, że koło ociera obok wózka, więc nie wiedziałem, czy opona wytrzyma, czy koło wytrzyma. I to wyszło chyba tam po 2 kilometrach, więc to był taki początek z jednej strony udany, z drugiej strony od razu jakiś problem, nie? Następnie do 8 kilometra wszystko szło zgodnie z planem, coś się podziało i nagle bum, u mnie kontuzja. Odnowiona. Plan był jeden, przebiec maraton z wózkiem, z dziadkiem, ja i on. Taki był zamysł, chciałem zrobić to sam, żeby udowodnić i sobie, i wszystkim naokoło, że jestem w stanie to zrobić. Jednak to ego czasami trzeba odpuścić na bok, kiedy widzimy, że coś się zaczyna się sypać w tym planie i przede wszystkim wiedząc, że możemy skorzystać z czyjejś pomocy. I tak właśnie było z osobami, które biegły naokoło nas, kiedy mi się przydarzyła ta kontuzja i mówię, dobra, zróbmy to wspólnie. Niech to nie będzie tylko moje osiągnięcie, ale też innych, także serdecznie z tego miejsca dziękuję każdemu, który biegł razem z nami, który pchał ten wózek. Te miesiące przygotowań, które myśmy poświęcili, praktycznie to trwa tak krótką chwilę. Nawet nie wiemy, kiedy to mija, nie? I gdzieś tam nawet nawiązując do naszego życia, my też nie wiemy, kiedy to wszystko mija. Także ten bieg, mówię, jest takim zwieńczeniem tego wszystkiego, co my tworzymy, co robimy i cały ten proces, który był przygotowań wcześniej, on był nawet, nie mówię, że lepszy od samego biegu, ale po prostu my się tym mega cieszyliśmy. Zostały! 40 km pachołek za nami. Jak już widzieliśmy tą niebieską bieżnię, na którą mieliśmy wbiec na końcu tunelu, my nie mieliśmy hamulców. A więc jak wyhamować ten wózek, kiedy tam spad był dość konkretny na tym tunelu. No ale koniec końców udało się i go wyhamować i w nikogo nie wjechać. A na ostatnim zakręcie to już pamiętam, że nic innego nie pozostało, jak po prostu zakończyć to w taki, a nie inny sposób, czyli sprintem na sam koniec. Dziadek też gdzieś tam ręce mu poszły do góry, zaczął dziękować. To był też jego taki charakterystyczny ruch. No bo je po prostu rozryczeliśmy się, więc to były niesamowite emocje, do których chętnie wracam, pomimo tego, że to było przeżycie jak po prostu nigdy i nie wiem, czy ja osobiście jestem w stanie jeszcze to odtworzyć. Ale bardzo, dla siebie, dla niego, dla wszystkich, którzy wierzyli od samego początku.
kończąc rok 2019, nie chcieliśmy poprzestać na tym, że maraton to koniec, ponieważ plany były duże. No niestety stało się jak się stało, czyli no dziadek w tym momencie wybrał się w samotny bieg. Tak miłe dowody wsparcia, tak miłe dowody pamięci. Jesteście w ogóle niesamowici. Ty jako grupa również. Chcielibyśmy po prostu, żeby dziadek był zapamiętany w ten sposób, żeby był mega pozytywną osobą, bo na tym też mu zależało, żeby był tętniący życiem, dawał nadzieję innym. Na żołnierza ze Szczecina. Witaj, serdecznie cię witamy. Jesteśmy naprawdę wzruszeni twoimi słowami, które kierujesz pod naszym adresem. Miłego dnia dzisiaj, zwycięskiego jutro. Więzi mają to do siebie, że nie tworzą się z dnia na dzień. One tworzą się przez lata i myślę, że on oddał się mi od najmłodszych lat, a ja mu się oddałem na końcówce jego życia, więc myślę, że to było to uzupełnienie, które myśmy sobie dali nawzajem i zbudowało tą międzypokoleniową więź, międzypokoleniową relację. Ale gdyby nie to jego zaangażowanie od samego początku, to, że on był obecny przy mnie w różnych sytuacjach, no to myślę oczywiście, że ja nie byłbym aż tak zainteresowany, żeby oddać mu się w 100%. To jedno jego słowo, tak? Dzięki, że zrobiłeś dobrą robotę, znaczyło naprawdę dla mnie wiele. A dla niego to, że była naprawdę fajna końcówka tej starości, no to myślę, że dla mnie to jest taki osobisty sukces, że mogłem mu zapewnić takie wrażenia, że te szalone pomysły mogłem przełożyć rzeczywiście choćby na jego życie. Na zawsze. Na zawsze twój.